Mamy poniedziałek, 9 rano. Ja jeszcze leżę z psem w łóżku i postanowiłem zrobić coś nowego, coś czego jeszcze nie robiłem. To znaczy, bawiłem się już mniej więcej we vlogi, które były wrzucane gdzieś tam w środek moich normalnych testów kosmetycznych, ale nigdy nie nagrywałem takiego pełnoprawnego vloga i pomyślałem sobie, że w sumie chciałbym spróbować, czemu nie? Wy nawet mówiliście, że te vlogi w tych właśnie testach nawet wychodzą całkiem spoko. Ja nie jestem do tego przekonany. Ale nie wiem, może to będzie moja nowa seria na kanale. Także dziś zapraszam Was do pierwszego odcinka. To będzie vlog właściwie z całego tygodnia. No i zobaczymy, jak to się przyjmie. Jeżeli Wam się będzie podobać, to może będziemy robić takie coś co tydzień, bądź co 2 tygodnie, może raz na miesiąc. Wszystko zależy od Was. A jak Wam się nie spodoba, to spróbowałem przynajmniej. Także zapraszam do tygodniowego vloga. Pierwsza rzecz do odhaczenia w poniedziałek rano, w sumie jak co rano, to jest spacer z psami. Dzisiaj wyjątkowo mam jeszcze do wysłania dwie paczki in postem, więc jakaś tam atrakcja mi doszła, ale ogólnie tak, spacer. No i teraz tak, normalnie po spacerze wybrałbym się do Netto, kupiłbym sobie tak 3 drożdżówki z makiem, pewnie jakąś oponkę w Lukrze, może ślimaka z cynamonem, wszedłbym też do Żabki i kupiłbym sobie Monstera albo 2, zielone koniecznie, ale ta spirala niezdrowego odżywiania i ogólnie trucia się, no bo to wszystko nie jest dobre dla mnie, trwa już od jakichś dobrych kilku tygodni, może nawet miesięcy, w sumie jakoś tego bardzo nie liczę. No i postanowiłem, że też przy okazji, może razem z tymi vlogami wprowadzę lekką albo dużą, w zależności od tego jak na to patrzycie, zmianę w moje odżywianie, czyli że pójdę na dietę i postaram się zrzucić parę zbędnych kilogramów. Chociaż większość osób jak mnie widzi myśli, że jestem szczupły. Nie jest to prawda, ukrywam się pod ubraniami, takie jest moje zdanie. Także ja uważam, że jest co zrzucić. No i właśnie myślę, że te vlogi mogłyby być też takim moim sposobem na rozliczanie siebie przed Wami z tego, jak mi ta dieta idzie. Mam nadzieję, że pójdzie mi dobrze. Będę załamany, jeżeli pójdzie mi źle, zwłaszcza, że no jakby jest to wystawione teraz na widok, więc każdy będzie mógł to przy okazji ocenić. Ale mam nadzieję właśnie, że fakt, że ktoś będzie mógł jeszcze to tak z góry oceniać i egzekwować ode mnie, czy ja faktycznie tej diety przestrzegam. Jeszcze nie wiem do końca, jaka to będzie dieta, ale na pewno właśnie zrezygnujemy z tych monsterów i z tych drożdżówek rano. No właśnie widmo tego, że ktoś będzie mógł jeszcze nade mną stać i mówić mi: Władek, ale miałeś przecież nie jeść. Miałeś chudnąć. Może to będzie dla mnie trochę bardziej motywujące. Takie wiecie, albo schudnę, albo będę upokorzony. Także taki jest mój plan. Teraz chcę pójść z Wami do łazienki i się zważyć oficjalnie, żeby zobaczyć, czy za tydzień w poniedziałek, bo dzisiaj właśnie mamy rano poniedziałek, jeszcze przed jakimkolwiek jedzeniem, zobaczyć, czy za tydzień w poniedziałek w takich samych warunkach, czyli że przed jakimkolwiek jedzeniem, ta waga pójdzie w dół, czy zostanie tak samo, czy będzie gorzej. Także trzymajcie ze mnie kciuki, może Was to też zainspiruje do stracenia trochę wagi albo do osiągnięcia jakichś innych swoich celów. Słyszę budzik, więc to oznacza, że jest już 10. W każdym razie mam nadzieję, że uda mi się może też kogoś tym zmotywować, zobaczymy. Mam nadzieję, że to nie będzie taki sam wypadek, jak jest z Amberlin, jeżeli kojarzycie Amberlin Reed. To jest taka youtuberka ze Stanów, która, vlogerka w sumie można tak powiedzieć, która właśnie założyła kanał z podobnym założeniem. To miał być kanał, w sensie miała nagrywać filmy, w których ona traci wagę, a jedyne co z tego wyszło, to tylko przytyła bardziej, więc mam nadzieję, że to nie będzie moja historia, ale zobaczymy. Po wadze trzeba będzie się umyć, ogolić i muszę nagrać rolkę z makijażem dla maka. Ogólnie poza tą rolką dla maka raczej więcej nic ciekawego robić nie będę. Może pojedziemy
do Warszawy i kupimy razem szczoteczkę do zębów, bo w sumie nasza soniczna szczoteczka do zębów się zepsuła. Więc na razie jakby tą soniczną szczoteczką do zębów czyszczę zęby manualnie, ale tak, potrzebna jest nowa, więc może pojedziecie razem ze mną i kupimy tą nową szczoteczkę jeszcze. Oficjalna waga to 71,9. Czyli jest całkiem źle, ale szczerze spodziewałem się, że może być nawet gorzej, także nie jestem jakoś super bardzo załamany. Od kilku tygodni bałem się stawać na wagę, właśnie żeby się nie okazało, że jest naprawdę bardzo źle, ale okej, może być. Mój cel to co najmniej 60 kilo, mam nadzieję, że mniej. Także w najbliższych tygodniach mam nadzieję, że te 12 kilo bądź więcej uda mi się zrzucić. Ale to, co jeszcze Wam od razu dodam, to to, że zauważycie też pewnie oglądając te vlogi, jeżeli będą powstawać, jeżeli będziecie je oglądać, to to, że ja nie jestem najbardziej porządną osobą i tak jak patrzę teraz na okolice, to nie wiem, czy ja chcę wszystko nagrywać, bo no można byłoby to tak, wiecie, przetrzeć. Wtedy by to nadawało się bardziej do nagrywania. Ale też z drugiej strony, umówmy się, ani nie mam przestrzeni do nagrywania jak taki typowy influencer, który ma masę kasy, ani też w sumie nie jestem taką neurotypową osobą w środku głowy, jeżeli wiecie, o co mi chodzi. Jakby ja nie jestem do końca normalny. I obawiam się, że te vlogi mogą to bardziej pokazać, bo na moich filmach normalnych jestem mega profesjonalny, wy o tym wiecie, czasami coś tam ze mnie dziwnego wyjdzie. Ale zobaczymy, czy te vlogi nie pokażą Wam trochę innej mojej strony. I zobaczymy też, czy ta moja inna strona będzie dla Was sympatyczna, zabawna, do polubienia. Czy może stwierdzicie, że nie jesteście w stanie już mniej więcej oglądać nawet w tych moich normalnych filmach, bo tak bardzo Wam zraziła mnie, Wam, ta moja gorsza strona. Ale zobaczymy. Właśnie stało się to, czego się obawiałem, czyli kurier postanowił mnie odwiedzić dokładnie w tym momencie, kiedy brałem prysznic. Także wyskoczyłem do niego taki opatulony w ręcznikach i przyniósł mi aż 3 paczki. Także zaraz sobie zerkniemy, co to jest, ale przedtem muszę wykonać moją poranną rutynę pielęgnacyjną. I właśnie słyszę, jak sąsiad śpiewa i się zastanawiam, bo słychać go dość wyraźnie. Zastanawiam się, na ile wyraźnie słuchać mnie. Bo ja bardzo często, kiedy zostaję w domu, dość głośno włączam sobie muzykę i wiecie, w żaden sposób się nie hamuję, jeżeli chodzi o śpiewanie. Wydaje mi się, że nawet powinno mnie słychać być dość dobrze, bo raz sąsiadka z góry, czy sąsiad, już nie pamiętam, przyszli poprosić, żebym był trochę ciszej, bo dziecko poszło spać, więc... Wiecie, nigdy o tym nie myślę w ten sposób, że to jest jakieś cringe'owe, kiedy ja śpiewam, ale teraz jak słyszę, jak mój sąsiad na dole śpiewa, to... Nachodzi mnie taka refleksja, że może powinienem przestać. Oczywiście nie przestanę, za bardzo lubię śpiewać, ale może przynajmniej dzisiaj będę trochę ciszej. Wyjątkowo. Żebyście też sobie nie myśleli, ja wcale nie umiem śpiewać. Ja śpiewam, bo lubię, ale to nie brzmi dobrze. Więc jeżeli w komentarzach postanowicie dać swoje wyrazy współczucia dla moich sąsiadów, to jak najbardziej to zrozumiem. Paczka numer 1. Okej, dobra, wiem co to jest. To jest paczka Gen Z. Współpraca Bell i Gen Z i w sumie bardzo ładnie jest wykonany ten PR box. Taki estetyczny. I rozumiem, że każda z dziewczyn, która brała udział w tworzeniu tych kosmetyków razem z Bell, ma swoją jakby oddzielną szufladkę. Pamiętam, co było w tej kolekcji, bo niedawno nagrywałem wiadomości kosmetyczne i właśnie tam mówiłem, że taka kolekcja się pojawi. Także dokładnie wiedziałem, co jest w środku. Teraz paczka numer 2. Dostałem coś od Mixy. Dwa produkty. Jeden to jest krem hydrożelowy, taki nawilżający, a drugie to jest hydrożelowe serum. Oczywiście nowości. Nie przypominam, żebym kiedykolwiek dawał mój adres do Mixy, ale pewnie to jest wysłane przez Superfarm, tak mi się wydaje. Nie wiem, kto jest nadawcą. Jakiś Mateusz, na pewno nie Superfarm. Nie przepadam. Pomimo, że to jest PR, powinienem być wdzięczny, ale nie przepadam, kiedy marki, z którymi nigdy nie miałem kontaktu, wysyłają mi paczki. Bo skąd niby mają mój adres? Ale okej, paczka od Mixy. No i teraz trzecia. Duża, ale chyba najlżejsza.
takie zamszowe pudełko. Szkoda, że trochę się podgniatało, bo można byłoby je gdzieś wykorzystać jako ozdobę. No ale trudno. I już widzę, że to jest od Sanev Med. To pewnie wysłał Douglas, mam nadzieję? W szoku jest, zobaczcie. Na Wielkanoc paczka to jest koszyk wielkanocny z taką ozdobą, mi się wydaje? A nie, dobra, mamy jeden produkt, bo myślałem, bo wiecie, czasami paczki, w sensie czasami marki robią coś takiego, że wysyłają tylko i wyłącznie świąteczne prezenty, takie, które nie są produktami od nich, żeby pokazać, że nie wiem, lubią nas, żeby zrobić coś dla nas takiego miłego, ale nie, na szczęście tutaj mamy produkt kosmetyczny i jest to ten króliczek i z tego co tak, to jest balsam do ust. Nazywa się Strawberry. Taki dość standardowy. Nie smakuje, ani nie czuję za bardzo zapachu. Więc nie wiem skąd jest ta truskawka w nazwie. Ale tak, mamy króliczka na Wielkanoc, który jest balsamem do ust. A co do tych rzeczy, to chyba polecam od razu do śmietnika, bo... Sorry, Sanev Med. Mam bardzo kolorowe mieszkanie, jak możecie zauważyć. I jak ognia staram się unikać czerni. Muszę wymienić w ogóle moje... Mój telefon, przepraszam. Muszę wymienić moje szafki nocne, bo one są właśnie czarne, ale jak ognia staram się unikać czerni, więc to mi do niczego nie będzie pasowało. Zwłaszcza, że totalnie estetycznie do mnie to też nie pasuje. To pewnie brzmi, jakbym był okropnie niewdzięczny. Może dlatego, że jestem okropnym niewdzięcznikiem. Może dlatego, że to akurat nie jest jakoś ekscytująca paczka. Może dlatego, że nie jadłem śniadania. Nie wiem, ale dzisiaj w planach ogólnie mam, nie wiem czy mi się to uda, ale dzisiaj w moich planach jest to, żeby w ogóle nie jeść. Chcę zrobić jeden dzień takiego dobrego wejścia w dietę, jeden dzień takiego fastingu, oczyszczenia, jeżeli chcecie to tak określić. Więc może dzisiaj będę nerwowy i niezadowolony, ale tak w planach mam właśnie nie jedzenie. Przynajmniej przez ten pierwszy dzień. Jako, że włosów ja zazwyczaj nie suszę, to teraz mam aktualnie mój moment na to, żeby posiedzieć chwilę przed telewizorem i pooglądać moje jakieś tam głupotki na YouTubie, bo w sumie nie mam żadnej telewizji. A w ogóle tutaj wam od razu pokażę. To łóżko oryginalnie jest czarne. Ja je wysprayowałem na taki niebieski, błękitny kolor, żeby mi pasowało do pokoju. Ale niestety ta farba w sprayu w tych miejscach, które są najbardziej używane, no niestety zaczęła się zdrapywać. Więc możecie mi dać znać, jeżeli wy się na tym znacie, może jakieś rady dla mnie, jakiej farby użyć do metalu, żeby ona się ładnie trzymała, bo będę chciał to pewnie za jakiś czas przemalować i naprawić. A jeżeli chodzi o moje ulubione rzeczy do oglądania aktualnie, to jest to albo Ella Gavin, moja obsesja od wielu lat, albo moja nowa obsesja, uwielbiam oglądać rzeczy o wojnie na Ukrainie, o właśnie sytuacji, o proszę bardzo, Mudor Mut, nowy filmik, o sytuacji w Rosji, o tym, czy wojna zbliża się do Polski, więc to aktualnie są też rzeczy, które będę pewnie sobie sprawdzać. Natomiast myślę, że właśnie zacznę od tego, czego wczoraj nie nadrobiłem, bo zasnąłem, czyli że live Elli Gavin. Włosy wyschły mi już jakiś czas temu i powinienem lecieć nagrywać ten filmik, który powiedziałem, że muszę dla Maka nagrać, ale oczywiście nie mogłem siedzieć i oglądać live'a Elli Gavin w spokoju, tylko musiałem zabrać się za sprzątanie, więc poprzecierałem kurze, bo ja nie umiem tak siedzieć po prostu, wiecie, bezczynnie. Poprzecierałem kurze, włączyłem pranie, zaraz zdejmę poprzednie pranie, które wcześniej robiłem, teraz odkurzam, dlatego się z odkurzaczem na podłodze, ale stwierdziłem, że nagram. Wam małą wstawkę z tego, jak mój dzień idzie. Nazbierałem trochę śmieci i nie wiem, może coś jeszcze w międzyczasie porobię takiego sprzątaniowego. No i potem zabieram się za nagrywanie filmiku. Jedyne, co sobie pozwoliłem, jeżeli chodzi o dzisiaj, jeżeli chodzi o jedzenie, to gumę do rzucia. Mam nadzieję, że na nie dzisiaj przyjadę. Ogólnie wiem, że robię jedną dziwną rzecz. To znaczy dziwną, taką chyba niepotrzebną, ale ja zawsze majtki muszę mieć poskładane w kostkę. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda u mnie w szafce. Ale wszystko tam mam raczej dość ładnie uporządkowane. Mówię, że wszędzie mam porządek, ale akurat tutaj staram się go utrzymywać. Może jeszcze wam pokażę moje skarpetki. Skarpetki też raczej staram się utrzymywać, takie wiecie, w miarę zorganizowane.
nareszcie zasiadam do nagrywania. Większość rzeczy, które miałem zrobić, to zrobiłem. Mi tutaj towarzyszy resztka live'u Eli Gavin. Swoją drogą tutaj jest moja kolekcja popów, ale mniejsza o to. Trochę się nie cieszę na nagranie tego materiału dla Maca, bo ogólnie mam zrobić go z takim trendem Teddy. Wypuścili teraz nową pomadkę Teddy Warm, czy Warm Teddy, jakoś tak. No i niestety mój zestaw wygląda tak, że są produkty, których zazwyczaj nie lubię na sobie używać, bo mam do użycia kredkę do oczu, konturówkę do ust w ciemnym odcieniu, szminkę i tusz. Więc no nie będzie to najbardziej komfortowy make-up dla mnie. Poza różem do policzków tak naprawdę żadnej z tych rzeczy w sumie nie używam, ale trudno, jakoś sobie dam radę. Natomiast stwierdziłem, że jeszcze raz chcę wykorzystać te kosmetyki od Kylie, bo pierwszego dnia, kiedy używałem tych produktów, to mi się za bardzo nie sprawdziły, ale nie wiem, może teraz dzisiaj na mnie wywrą troszkę lepsze wrażenie. Do szybkich podsumowań kosmetycznych jest jeszcze prawie 2 tygodnie, więc wszystkie kosmetyki, które w marcu testowałem, jeszcze mam czas, żeby kilka razy posprawdzać, żeby właśnie do szybkich recenzji kosmetycznych mieć już wyrobione takie zdanie po dłuższym czasie użytkowania. Także ta Kylie jeszcze będzie miała czas, żeby się wykazać, ale przeważnie powiem Wam, że jeżeli w pierwszym wrażeniu z jakimś produktem jest źle, to zazwyczaj później też wcale nie jest dobrze. No ale żeby być uczciwym i żeby te recenzje miały sens, no to jednak muszę rzeczy potestować więcej niż raz. I chyba miałem rację, nie wygląda dobrze ten korektor, bo on się od razu zbiera, wprost po nałożeniu, a dopiero sekunda minęła, także szkoda. Tutaj w tle mi gada Eli Gavin, a ja nagrywam po cichu. Your son looks like a girl! Make-up skończyłem. Niestety jest taki, jaki jest, kobiecy. No ale cóż, będziecie mogli go zobaczyć w pełnej krasie na moim Instagramie, więc jak mnie tam nie obserwujecie, to wpadajcie. A ja lecę go chyba od razu zmyć, bo nie będę w tym się czuć komfortowo, a przecież chcę jeszcze pojechać po tą szczoteczkę do zębów. Przyszłaś do mnie. Chyba Blue mnie potrzebuje teraz, bo ewidentnie musi wyjść centralnie na mnie. Nie można obok, tylko trzeba centralnie na mnie. Make-up już zmyty swoją drogą. I teraz siedzę, odrabiam pracę domową. Patrzę, jak ludzie nagrywają vlogi i jak je montują, żeby, nie wiem, może zrobić coś podobnego. Swoją drogą przyszła też druga. Dzień dobry, Pixa. Też jesteś grzeczna. Pixie przeszkadza trochę iPad, żeby do mnie podejść. Ale da sobie radę. I teraz muszę starać się odepchnąć od obu, bo teraz obie naraz próbują mnie zalizać na śmierć. Ale tak, na razie, nie wiem, jeszcze przez godzinkę posiedzę w łóżku. Swoją drogą ten filmik z makijażem też, mało tego, że makijaż zmyłem, to filmik z makijażem zdążyłem zmontować i opublikować, więc jest już u mnie na Instagramie. Jeszcze raz zachęcam, żebyście wpadli. A natomiast tak, ja teraz chwilkę właśnie odrabiam pracę domową, patrzę, jak nagrywa się vlogi i co się w nich pokazuje. I jedziemy później po szczoteczkę do zębów. I co? Skończyło się tak jak zawsze. Miałem czas, leżałem, oglądałem, a teraz muszę się śpieszyć, bo nie potrafiłem wyjść wystarczająco wcześnie, pomimo że czas miałem. No i teraz tak, lecę, szukam hulajnogi jakiejkolwiek, żeby dojechać na stację, bo oczywiście do Warszawy po szczoteczkę jadę pociągiem. Także idę po hulajnogę, bo potrzebuję jakiejkolwiek pomocy, żeby być na miejscu, na czas, na ten pociąg. Ale tu widzę, że na szczęście jakaś leży, także może się uda. Jednak się udało, więc teraz mnie czeka tak z pół godziny podróży do Warszawy. Chyba najdroższą szczoteczkę, jaką znalazłem. Czy jest ten sens? Nie ma. Ale nie wiem. Ogólnie możecie o mnie tego nie wiedzieć, ale jestem trochę technologicznym freakiem i chyba dałem się złapać na wszelkie chwyty marketingowe, jakie Oral-B do mnie wystosowało. W każdym razie idę kupować i w domu zrobimy sobie unboxing. Nie, proszę mnie nie oceniać. Szczoteczka kosztowała 1300, ale
Pani powiedziała, że jak kupię cokolwiek jeszcze innego, to dostanę rabat. I kupiłem wodę. I w sumie zaoszczędziłem 100. Wydałem 1200. Na szczoteczkę. Czy to był najgłupszy zakup? Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że moje zęby dzięki temu będą najlepsze na świecie. Pewnie nie. Podejrzewam, że inne szczoteczki, które są 3, 4, 5 razy tańsze, będą działać dokładnie tak samo. Ale ja uwielbiam dawać się naciągnąć na wszystko, co w reklamach mówią. Jak szukacie kogoś, na kim możecie testować skuteczność waszych reklam, to jestem to ja. Dobra, wróciłem już do domu. Mam szczoteczkę, tak jak słyszeliście zresztą. Mam też parę innych rzeczy. Złapałem się w ogóle z Wojtkiem, żeby do domu wrócić razem. Tak będzie raźniej i stwierdziłem, że już nie będę tego nagrywać. No i też ogólnie, zanim zrobię wam unboxing tutaj z tej torby, postanowiłem sobie, że na dzisiaj to już koniec, jeżeli chodzi o nagrania poniedziałkowe, bo w sumie bardzo dużo gadam. I jeżeli to ma być faktycznie vlog tygodniowy, to ja już wiem w tym momencie, że w następnych dniach będę musiał być bardziej oszczędny z nagrywaniem i nie wiem, czy to trochę wtedy nie, wiecie, nie tracicie tych pozostałych dni, ale nie wiem, bo ja też nie wiem, ile ja chcę, żeby te vlogi trwały, bo jeżeli ja skleję vlog tygodniowy i on będzie trwać 3 godziny, to wątpię, że ktokolwiek będzie to oglądać. No ale mniejsza o to. Zajrzyjmy do zakupów. No więc, zajrzałem do Empika i złapałem Wojtkowi kwiaty Lego. Wojtek bardzo lubi Lego. Już wcześniej mu kupiłem jedne kwiaty, więc tutaj one stoją. Także te będzie mógł sobie poskładać, jak będzie miał na to ochotę. Tak jak wam pokazałem, przechodziłem też obok Tigera. No i skusiłem się na parę tych truskawkowych rzeczy. Między innymi na taką właśnie trójkątną, nie wiem co to jest, patera, talerzyk, cokolwiek będzie można tutaj poukładać. Wątpię, że będę faktycznie z tego jeść. Może to jakąś biżuterię powkładam, nie mam pojęcia, ale stwierdziłem, że jest to takie dość urocze. I do tego mam jeszcze taką troszkę głębszą miseczkę. No i ten zestaw będzie idealnie pasować do mojej szklanej, nie szklanej, bo wiadomo, że to jest szklane, do mojej poprzedniej, jak się nazywają talerze? Zastawy? Bo kupiłem sobie wcześniej takie kwiatuszkowe, też z właśnie Tigera, takie mniejsze były. Większe miseczki, mniej więcej właśnie w rozmiarze tej truskawki. Były też takie miski. I mam też talerz. Talerz był tylko zielony, więc wziąłem tylko jeden. A, no i mam taką szklaneczkę, filiżankę. Także te truskawki będą mi idealnie pasować, później odstawię na miejsce. Mam też pastę do zębów, wziąłem taką na dziąsła. No i do szczoteczki, bo w zestawie był tylko jeden, jakby jedna nasadka, więc wziąłem zestaw 6 sztuk, będzie na zapas na przyszłość, będzie czym uzupełniać. No i szczoteczka, czyli że najdroższy mój dzisiejszy zakup i moja najdroższa szczoteczka do zębów ever w całym moim życiu. I obracam was tak, żebyśmy wszystko razem dokładnie widzieli. Tylko czy ja teraz to otworzę jedną ręką? Pewnie znając życie, nie. Musiałem sobie jednak pomóc drugą ręką. I jak gwieździście. Ona w ogóle jest właśnie taka gwieździsta. Trochę to może będzie widać. Tutaj jest etui z opcją ładowania. Środek wygląda w ten sposób. Nic szczególnego. Pod spodem widzę jeszcze jakieś kable. Właśnie jest ta nasadka. Jestem ciekawy, czy to jest ten sam rodzaj nasadki, który przed chwilą kupiłem. Tak, wyglądają tak samo. Także się cieszę, że mam uzupełnienie. Ładowarka. Taki pojemniczek, żeby te nasadki gdzieś transportować albo przechowywać, nie wiem, fajne w każdym razie. No i jest taka podstawka, to jest magnetyczna podstawka, która będzie jednocześnie tą szczoteczkę ładować, ale też będzie przy okazji timerem. Tutaj powinien się świecić jakby proces czyszczenia zębów, tutaj gdzieś też jest zegarek, no nie wiem, pokażę wam później jak wszystko razem złożę i będzie to się nadawało w ogóle do pokazywania. I jak podłączę to do aplikacji, bo też wiem, że tą szczoteczkę można podpiąć do aplikacji i ona w ogóle wtedy wam śledzi, jak wam zęby się myją i tak dalej. W ogóle masa bajerów, dlatego też się skusiłem na nią. Ale tak, pokażę wam to, może jak już będę wieczorem mieć zęby. To będzie ostatnia rzecz, którą wam dzisiaj pokażę, bo no, tak jak powiedziałem, ten vlog i tak jest już za długi. Ja bym mógł z tego vloga, z tego co nagrałem, zrobić po prostu jeden pełnoprawny vlog zamiast z całego tygodnia. No ale mniejsza o to. A, jedna rzecz jeszcze. Udało mi się dzisiaj nie jeść. Udało, w sensie jest godzina 19, ja chodzę spać mniej więcej o 22, więc myślę, że wytrzymam dzisiaj bez jedzenia, a jutro rano zjem coś dobrego na śniadanie, takiego zdrowego. I mam nadzieję, że to będzie aktualnie taka moja trajektoria iścia w lepszą stronę. Będę próbować szczoteczki. Już połączyłem ją zarówno z ładowarką, która stoi tam w tle, i z telefonem. No i mam nadzieję, że to będzie fajne przeżycie.
Powiem wam, że gadżet mega fajny. Tutaj mi pokazywało w trakcie, jak czyściłem zęby, które jakby części jamy ustnej już umyłem. Każe mi na przykład zwrócić uwagę na nacisk na powierzchniach żujących, zewnętrznych, wewnętrznych, czyli że mam nie dociskać aż tak bardzo chyba. Wynik szczoteczki dał mi 91, więc to chyba dość dobrze, jeżeli chodzi o dzisiejsze mycie. Ogólnie bardzo fajna aplikacja. Wiadomo, to jest gadżet i to też jest swoją drogą gadżet, ale gadżet jest naprawdę bardzo fajny. Będę z niego korzystać dalej, zwłaszcza, że wydałem na niego bardzo dużo pieniędzy. No i co? Na dzisiaj to tyle. Lecę spać. Widzimy się we wtorek. Witam Was we wtorek. Poogarniałem się rano, teraz szykuję się do nagrywania. Tak jak widzieliście, dzień zacząłem od kąpieli. Byłem też na zakupach w Netto zrobić sobie coś na śniadanie, bo stwierdziłem, że no dzisiaj muszę już coś jeść. Chociaż gotowanie mi strasznie nie idzie. Jak widzieliście, pomagała mi mama, bo jak zobaczyła, jak sobie radzę w kuchni, to stwierdziła, no trzeba wkroczyć, bo inaczej to się nie skończy dobrze. Więc stwierdziłem, ja nie będę się z tym męczyć. Nie gotowałem od ponad roku już chyba, bo byłem cały czas na cateringach, ewentualnie zamawiałem po prostu żarcie z restauracji, więc stwierdziłem, dobra, zamówię sobie catering jeszcze raz. No i stwierdziłem, że będę na diecie keto, więc zamówiłem sobie właśnie taki catering ketogeniczny. Natomiast tak, ja teraz poustawiam sobie wszystko do nagrań. Nagrywać będę filmik z Genzy i z Bell, to co wam wczoraj pokazywałem, więc w środę powinien się ukazać. W sensie wy już mogliście oglądać, bo to było w środę zeszłego tygodnia, jeżeli oglądacie moje normalne filmy. Chociaż myślę, że musicie oglądać moje normalne filmy, bo akurat vlogów moich jeszcze nikt nigdy nie oglądał przed tym, więc jedynie osoby, które oglądają moje normalne filmy, mogły zacząć oglądać moje vlogi, ale mniejsza o to. No i dzisiaj wieczorem przyjeżdża Eliza, więc muszę się wyrobić ze zmontowaniem całego tego materiału, zanim ona przyjedzie, bo później pewnie będzie mi się trudno skupić na montowaniu. A jutro mamy event, więc jutro Was też zabieramy na event. Także taki jest mój plan na teraz. O, może jeszcze sobie zerkniemy do paczki, bo mam jedną paczkę, nie wiem jaką, więc zajrzyjmy do środka. Chyba nie mam tu żadnego nożyka, ale na pewno mam jakieś nożyczki. Okej, przyjechał do mnie jeszcze... Tak, teraz aparat stwierdził, że będzie śledzić mnie, ale może zobaczycie, przyjechało do mnie jeszcze jedno Bell. Okej, to są jakieś takie Lip Gloss Volumizer, czyli że błyszczyki powiększające usta. Proszę bardzo, jak ładnie. Mój aparat szaleje. Teraz wam to powinno normalnie pokazać. Błyszczyki, 6 kolorów. Okej. Postawię sobie do tyłu. W jakimś filmiku przetestuję, o ile uda mi się to zamknąć jak należy. To mnie już nie trafia, bo tutaj też na górze jest taki, jakby wiecie o co chodzi. Może jak to postawię, to trafię w te dziurki. Albo nie. No dobra, nagrałem przebitki, w miarę się ogarnąłem, pomalowałem się podkładem, korektorem, bo jak widzieliście, w tej kolekcji takich rzeczy nie ma. No i teraz będę zabierać się za nagrywanie. Tutaj wam od razu pokażę mój set. Przede mną jest kamera i tylko jedna lampa, widzicie, na skromnie. Nie mam aż tak rozbudowanego oświetlenia przede mną, jak wielu influencerów. Tutaj mam przed sobą ekranik, na którym podglądam, czy dobrze mi idzie nagranie. A za mną na górze jest tylko jedna lampa, która mi świeci trochę na włosy. Dobra, zabieram się za nagrywanie. Nagranie skończone. Makijażek zrobiłem taki, co zresztą też mogliście widzieć, bo pewnie może oglądaliście właśnie filmik w środę. Mówię, że teraz w środę. Mam nadzieję, że go zmontowałem w środę. Ale czy tak jest faktycznie, no to wy możecie mi powiedzieć. Ja się dowiem o tym dopiero za chwilę. Teraz planuję pootwierać jeszcze paczki PR na stories, bo mam właśnie paczkę od Charlotte. Przyjechała jeszcze w trakcie teraz, jak nagrywałem odcinek, przyjechała paczka z Maca, a w środku więcej matowych szminek, bo Mac ostatnio odnowił formułę swoich szminek, więc chcę pokazać na stories tą paczkę, która przyjechała. No i też przy okazji skorzystam na stories z tego, że mam na sobie jakiś makijaż, więc wiecie, będzie ciekawiej niż zazwyczaj.
No i później trzeba wyjść z psami. A później wracam do domu, montuję i pewnie w międzyczasie przeszkodzi mi Eliza, więc... Bo ona ma przyjechać gdzieś jak 18, 19, jest teraz 16, więc zależy jak szybko mi się będzie montowało. Ale no na razie tak to wygląda, taki jest plan. Zobaczymy, czy będzie dobrze, czy nie. I tak niestety wygląda moja okolica po zrobieniu unboxingu. Będę musiał wrócić ze spaceru i wszystko posprzątać. Natomiast na razie idę zmyć make-up, no i właśnie z psami. Się właśnie zmontowałem filmik w oczekiwaniu na Elizę. On się teraz zapisuje. No i ona powinna być dosłownie za chwilę. Zamówiła sobie też jedzenie. A ja chyba jeszcze sprzątnę te pudła właśnie ze studia, żeby jej tam rozłożyć materac, bo w salonie śpi mam. A dla Elizy zostaje studio. Tam mogę jej pościelić. Tak, nagrywam gaska. Tak, dosłownie przed tobą przyszło jedzenie. Tak, 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 teraz będzie twoje życie tak wyglądać. Będą nagrania cały czas. Aha, fantastycznie. No. Cześć wszystkim! Eliza przyjechała. Ma sajgonki, ryż smażony. Wojtek jedną sajgonkę. Zazdroszczę ci sajgonki. Nie wiem, czy to się nagrało. I zasmakował? Pyszne. Psy tutaj też czekają, aż coś dostaną, ale już nic nie ma. Nażarłam się jakieś świnia. To dobrze. Chyba coś teraz urodzę. To dobrze. A okej, ty się tylko ruszyłaś na łóżku i zaskrzypiała. A ja myślałam, że puściłaś bąk. Mogłam, ale tego nie zrobiłam. Ech, no szkoda. Było blisko, żeby tak właśnie się stało. O, co tam, Kamil? Ja nie wiem. No, męża jej zatrzymali, ale to już tego wiesz. Byłego. Ale to ja nie wiem, czy widzowie oglądają Elę Gavin, nie oglądają, chociaż 3 albo 4 razy w ciągu 2 dni vloga już o niej wspomniałem i pokazałem, że oglądam, także... To Misia Joachim mówił, że... Tak myślał, że jesteś taki poukładany chłopiec, ale spodem zobaczył, że oglądasz Elę Gavin i już wiedział, że coś z tobą nie tak. Nieprawda. Nie lisz. Widzowie, nieprawda. Zrobiłem sobie izotoniczny napój. Tutaj są witaminki. Kończę opisywanie materiału. Pizza. No i jutro idziemy na event, także będziemy pewnie się kłaść dzisiaj. Chociaż o 13 jest, także nie jest aż tak źle. Wzięłam sobie kulę do kąpieli. Dobrze. Idę się zaraz... O Jezu, Pixa! A ja wyjdę z psami, wyniosę śmieci i... Ale nie lisz, dziewczyno, proszę. Idę spać, bo jest 21.30, właśnie zauważyłem, a ja chodzę spać od 10. Dziewczyny! Witajcie w środę. Dzisiaj mnie wybudziło dość wcześnie, bo jest 6.50 coś, 7 rano. Więc stwierdziłem, że może skorzystam z tego, że wstałem tak wcześnie przed eventem i zrobię sobie henne, bo w sumie jakoś tak jasno wyglądają moje rzęsy, brwi też można trochę przyciemnić, a ostatni raz henne robiłem akurat 2 tygodnie temu, więc... Dzisiaj w sumie wypada na to idealnie moment, także przed wyjściem jeszcze postaram się zrobić henna. Wciągniemy tylko catering do mieszkania. Kurde, muszę jakoś to zmieścić. Siedzę w wannie, zabieram się właśnie za przygotowanie mieszanki. Ja używam tych farbek, to są chyba takie najbardziej popularne farbki, jeżeli chodzi o robienie sobie henny. Mam od nich aktywator, no i zabieram się do roboty. Ja to robię zawsze w takiej szklance do wódki, nie to kieliszek? Kieliszek to się chyba nazywa. Ja tak ogólnie to wam powiem, że jestem zadowolony z siebie wczoraj, że udało mi się nie nagrywać aż tak dużo jak w poniedziałek. Możemy potraktować poniedziałek jako rozgrzewkę do robienia vlogów. Wiecie, potrzebowałem chwili, żeby zrozumieć, że nie muszę nagrywać każdego mojego pierdnięcia, żeby ten vlog był spoko, więc tak, teraz będę już się starać nagrywać takie rzeczy, które...
Chociaż nie wiem, czy ta, to posiedzenie w wannie, ma, wiecie, jest wystarczająco ważne, żeby powiedzieć, że warto było to nagrywać, ale postaram się nagrywać rzeczy, które tak bardziej warto nagrywać. I te dni nie będą już tak bardzo długie, jak te poniedziałkowe. Taki jest plan. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Bo ja nie wiem jeszcze, wiecie. Na razie się dopiero uczę. Legitymizując de facto wybuch wojny, kremlowska armia była wówczas mocno osłabiona, więc to działanie dało władzom... Nie ma niczego bardziej... No dobra, jest dużo rzeczy, które lubię bardziej, ale chciałem powiedzieć, nie ma niczego bardziej, co bym lubił od świeżo zrobionych rzęs henną. Ale nie jest, masa innych rzeczy, które lubię dużo bardziej. No i teraz tak siedzę przez 7 minut. Następne w kolejce są brwi. To jest moje małe stanowisko do robienia sobie henny. Wszystko jest rozwalone na moim wózeczku, lusterko, światełko. No. Dzień zaczynamy od śniadania, breakfast. Są moje wszystkie dania właściwie, które miałem w cateringu. Mam tutaj mój proszek do izotonika, który zaraz sobie zrobię. Trochę witaminek. Ogólnie, jak widzicie, albo nie widzicie, ja sobie wszystkie trzy dania odgrzałem od razu, bo chciałbym zjeść je wszystkie naraz, żeby już później w ciągu dnia nie jeść w ogóle. Nie wiem, czy kojarzycie, ale jest taka dieta, która się nazywa OMAD. Ona polega na jedzeniu jednego posiłka dziennie, czyli że OMAD one meal a day. No i chodzi o to, żeby zjeść odpowiednią ilość kalorii na dzień, ale po prostu w przeciągu jednej godziny, a nie rozłożone to, w sensie nie rozkładanie tego w ciągu całego dnia. Dzięki temu jest około 23 godzin na fasting, chociaż miałem ponad 24-godzinny fasting już w poniedziałek, ale chciałbym ten fasting wprowadzić sobie na co dzień, co też pomoże mi w tym, żeby szybciej chudnąć. Także taki jest cel. Zabieram się za jedzenie, a no i później Liza pewnie wstanie, będziemy się ogarniać na ten event. Liza zajęła moje stanowisko do malowania, więc teraz ja się nie mogę ogarniać. Co powiesz w tym temacie? Jestem taka zmęczona. Czemu? Nie no, po prostu mój organizm odmawia posłuszeństwa po cały czas podróżowaniu i tak naprawdę zero czasu na regenerację. O której poszłaś spać? O 24, więc jak na mnie to bardzo szybko. No, spałaś do 10, to a ja potrzebuję tak 11-12, żeby się wyspać, tak okay. Wiesz. To mnie, mnie o 7 rano wybudziło, przed 7 w sumie. Ogólnie ostatnio oglądałem gdzieś właśnie filmik, że te badania, które są oparte o to, że człowiek potrzebuje 8 godzin snu, były przeprowadzone tylko i wyłącznie na mężczyznach, kobiety potrzebują więcej snu, żeby się zregenerować. Okej. Okay. I też potrzebują o godzinę więcej snu podczas okresu. Okej. Okay. Także to jest bardzo ciekawe. Czyli generalnie powinno spać jakieś 15 godzin. No, pewnie tak, ale tyle śpisz. Chociaż nie, ty po prostu później się kładziesz, później wstajesz. No, później się kładę, później wstaję, ale zauważyłam, że mój organizm potrzebuje gdzieś tak 10-12 godzin, żeby się czuć tak naprawdę zregenerowanym. Okej. Okay. Więc muszę spać pół dnia, żeby pół dnia funkcjonować, okay. To jest w ogóle chore. Okay. To nie, to ja na szczęście daję radę ładnie spać. No, ale w każdym razie wygląda się jak... jak można to odkreślić? Jak to powiedziałeś? Rebel Boy. Tak, to będzie moja, powiedziałem, nowa nazwa na YouTube i Instagramie. No i dzisiaj jest super ciepło. Teraz jak byłem rano z psami 12 stopni, a w dzień aż 17 ma być, więc ja w sumie... na gorąco będzie dzisiaj. Ja tą koszulkę zakładam tylko bez rękawnik, żeby się nie zgrzać za bardzo. No i może się to uda, zobaczymy. Co ty robisz, chłopie? Nagrywam jak idziesz na event. A tak z bliska? Tak. A to tak mocno ostrzy? Tak. O kurde, to widać mi każdego mojego pora. Tak. No i dojechaliśmy na event. Eliza, co to jest za event? Tak, Omago i Kiko Milano. I Kiko Milano, tutaj są balony. Czekajcie, gdzie są balony? O, tu są balony, więc zaraz wam pokażę, jak jest w środku. W ogóle event jest na Mokotowskiej, ale nigdy tutaj nie byłem w środku. Zobaczcie, jaka to jest ładna przestrzeń. Wow. Wow. Eliza właśnie zrobiła siku. Ładek! Co? A może zrobiłam kupę, tylko nie wiesz. Nie, siku. Siku robiłam, kupę bym się bała w takim miejscu. Nie, ja pomachałem. Nie, bo trochę wstyd, tak wiesz, jak kupa. No, nie, jak tam. Robisz w takim miejscu, no to potem ktoś po tobie wchodzi, to masz też takie... Ja to zawsze udaję, że to nie ja. Co?
No dziwne, jak na przykład, wiesz, jest zapach kupy i ktoś potem wchodzi, nie, to nie moja kupa. No to mógł być ktoś jeszcze przede mną. No na pewno. No, jest to możliwe. Nieprawda. No, także udało nam się skorzystać z łazienki, teraz bierzemy, wzywamy taką, nie ten guzik, nie, dobrze, dobry guzik, nieważne, wzywamy taką fancy windę i a idziemy. No i ten, i idziemy na eventa. Pewnie was to nie ciekawi. W sensie, to jest Dio? Marnuje... Nie, to nie jest żaden Dio, to jest AliExpress. Pokażę wam wiosenne nowości z Kiko Milano, stwierdziłem, że nagram. Wszyscy już w sumie w tył siedzą, a my z Elizą chodzimy jak jakieś dwa ćwoki i nagrywamy wszystko. No ale wiecie, taka robota, nie? Teraz wpadliśmy na jedzenie do... czego? Vegan Ramen Shop. Vegan Ramen Shop. Ale ja nie jem oczywiście. Jak powiedziałem, rano się trzymam, nic nie jem. Więc tylko Eliska sobie zamówiła ramen. Później idziemy szukać kamieni dla ciebie. Tak. Kamieni w sensie kryształu, bo Eliska uwielbia rozbierać kryształki. Nie, pójdziemy tak między ogródkami i będziemy wybierać kamienie z ziemi. Ej, tak? Ale śmiesz się, ale to są ogródkowe kalcyty, więc to jakby też jest taki kamień minerał. Okej. No i później małe zakupki w złotych sobie zrobimy, w sensie potrzebuję kupić klej do jednej rzeczy, którą wam pokażę w domu. I szprę, patrz jak wam w domu pokażę. No tak, a po zakupach właśnie pewnie będziemy wracać. Jesteśmy w sklepie z kamieniami i zaraz wam pokażę jak to ładnie. Jeżeli lubicie kamienie, to wam się to spodoba. Jaka to jest ulica? Nowy Świat. Nowy Świat chyba 22. Wróciliśmy do domu. Zaraz rozpakujemy paczki. Pokażę wam, do czego był mi potrzebny klej. A ja sobie tutaj na stole rozłożyłem to, co dostaliśmy w paczce właśnie na tym evencie Tago Mago i Kiko Milano, żeby nagrać storkę i opowiedzieć o tych produktach chwilkę. Także tak, no idę po paczki, otwieramy i później pokazuję wam, do czego jest mi potrzebny ten klej, bo to jest coś mega fajnego, moim zdaniem. W sumie paczek mamy 4-5, coś takiego. Tutaj w ogóle jest mój klej winylowy, który zaraz wam pokażę, w sumie od razu wam pokażę, do czego jest mi potrzebny. Taką mam paczuszkę, która mi przyjechała dzisiaj z AliExpress i jest ona wypełniona kryształkami. Jest bardzo dużo, zarówno sztukowo tych kryształków w każdym opakowaniu, jak i mam dużo kolorów, do czego zaraz wam pokazuję. Ale najpierw zajrzyjmy sobie do środka każdej z tych paczek. Pierwsza, jak widzicie, jest od Veoli Botanicznej. Okej. Dostałem jakby uzupełnienie wszystkiego w takiej dość dużej ilości produktów. Dalej mam paczkę od Annabelle Minerals. 4 sypkie podkłady. Ja właśnie muszę przygotować dla nich rolkę, taki materiał, żeby pokazać porównanie po prostu wszystkich tonacji tych 4 podkładów, bo to jest ten sam kolor, 4 różne tonacje. Także to jest moje zadanie. Tutaj mamy paczkę od Eveliny Kosmetycznej. Taki piękny wiosenno-pastelowe pudełko, a w środku, o, zaklejone? A, bo tu są rzepy. Gąbeczkę nową, niedawno mówiłem o tych rzeczach w wiadomościach kosmetycznych. Mamy nowe odcienie podkładów, bardzo lubię ten podkład. Tusz do rzęs, pisak do piegów, bronzery. Chyba 2 nowe odcienie korektora. Płynna pomadka w wielu odcieniach z linii Wonder Match. Kolorowe kredki, takie kolorowe linery. Puder Better Than Perfect to jest puder pod oczy, o ile się nie mylę. I mamy taki puder Wonder Match, tego w sumie nie kojarzę, to jest puder z SPF 30. Matowy prasowany puder, chyba po prostu puder matujący. No nic, ja sobie to jakoś sklecę, zlepię razem i myślę, że przygotuję z tego jakiś materiał na YouTube. No i teraz ostatnia paczka, w sumie tutaj jest chyba góra, więc zróbmy to górą. Takie piękne pudełeczko, to jest chyba taka łączona paczka od marek Estée Lauder, MAC i chyba któryś jeszcze, Bobbi Brown, tak mi się wydaje. A w środku jest MAC Strobe Cream, róż z Clinique w odcieniu Peach Pop. Ja mam, o ile się nie mylę, taki sam właśnie róż w odcieniu Honey, czy Black Honey. On jest bardzo ładny, więc tutaj będzie kolejny odcień do mojej kolekcji. To akurat sam chciałem kiedyś przetestować. To jest taki balsam do ust od Estée Lauder. On będzie taki lekko koloryzujący w odcieniu peachowym, ale zobaczcie, jaki jest
ładne pudełeczko i sam balsam wygląda w ten sposób, także to się bardzo jaram tym. Jest jeszcze, no dobra, może tak pokażę otwarty już. Jest jeszcze taki chubby stick, to już będzie bardziej jak taka szminka do ust od Clinique. Tutaj z Estée Lauder jest taka podwójna kredka, z jednej strony jest chyba matowa, z drugiej strony jest metaliczna. No i macie tutaj taki beżowo-brzoskwinie razem z matem, w sensie razem z brązem. I jeszcze mam tutaj cień w sztywcie od Bobbi Brown w odcieniu Bellini. Tak więc, na Pinterestie widziałem, tutaj w ogóle jest troszkę gorsze światło, na Pinterestie kilkukrotnie widziałem takie obrazki wyklejane diamencikami. No i namalowałem coś takiego, to nie jest mój design, ja widziałem design dywanu tak naprawdę właśnie z tym obrazkiem, też na Pinterestie. No i myślałem sobie, co ja chcę takiego właśnie namalować, jeżeli chodzi o to, co później będę chciał wykleić. I nic mi ciekawego do głowy nie przychodziło, a przypomniałem sobie, że właśnie mi się bardzo podobały te dywany. No i stwierdziłem, dobra, narysuję ten dywan na podobraziu i po prostu go wykleję i w ten sposób przerobię. Jakby złączę dwie rzeczy, które mi się podobały, w jedną. Tych kryształków jest tam zdecydowanie za mało, żeby to wszystko wykleić. Niestety, dzisiaj się skapnąłem, jak to przyjechało, to stwierdziłem, że tego będzie dużo za mało. Ale zamówiłem od razu więcej. Dużo więcej, więc mam nadzieję, że jak następnym razem przyjedzie paczka z tymi kryształkami. Niestety zamawiałem je na AliExpress, żeby było taniej, bo to są takie szklane, ładnie błyszczące kryształki, ale takie, żeby na przykład kupić na Allegro, to są bardzo drogie, więc na AliExpress było dużo taniej. No i więc no z miesiąc pewnie będzie to jechać, także dzisiaj i jutro pewnie będę się bawić w wyklejania, wykleję tyle, ile dam radę, a później po prostu to uzupełnię. Także na dziś do końca dnia, a do końca mojego dnia jeszcze jest około 3 godziny, pewnie po prostu będę siedzieć i dokleić. Także na tym się ten dzień skończy. Kleję sobie. Czerwone teraz idzie. Czerwone teraz idzie. Czerwone. Idzie to opornie. No i no nie starczy mi tych kamyczków. Ale zużyję całe czerwone. I później zacznę myśleć o jakimś innym kolorze, także... Tak to wygląda. Słuchajcie, postawię sobie tutaj tę lampkę. Chcę tylko nagrać to tuż przed pójściem spać. Szok i niedowierzanie. Czerwonego wystarczyło mi w zupełności, jakby całość jest pokryta. Nie wiem, czy mam nadzieję, że będzie widać, że to się tak mieni po całości. Oczywiście na kamerce pewnie ten efekt nie będzie taki ładny, jak jest na żywo, ale niepotrzebnie nawet zamawiałem sobie ten kolejny czerwony kolor, bo o dziwo w szoku wystarczyło, nawet mi trochę zostało. No i jutro będę kleić resztę. O, ale się świecę. Na resztę mi raczej oczywiście nie wystarczy tych kolorów, chociaż może się też zaskoczę, ale jutro pewnie będę marudzić na ten temat, że mi tego nie starczyło. No ale nic, jest zamówione. Okazuje się, że zamówiłem najwyraźniej więcej niż będę potrzebować, ale mniejsza o to. I tak się cieszę, że tak dobrze poszło dzisiaj. I dość szybko, o dziwo. Chociaż i tak, no, wiecie, parę godzin mi zajęło klejenie samego czerwonego, a to jest chyba najmniejszy kawałek tego wszystkiego. Ale i tak super. Idę się zmyć i widzimy się jutro rano. I pewnie od samego rana będzie to. Witam się z Wami w czwartek, już wstałem kilka godzin temu, teraz jestem prosto po prysznicu. No i właściwie od samego poranka wyklejałem kryształki. Teraz udało mi się wykleić srebrne, czyli te szare elementy. I o dziwo, tych szarych też starczyło i nawet parę mi zostało. Zobaczymy, jak będzie iść mi z resztą. Zjadłem lekkie śniadanie. No i muszę Wam się przyznać, że wczoraj mi się nie udało być na tym omadzie, dlatego że wieczorem pod koniec dnia stwierdziłem, że jestem na tyle głodny, że zjadłem dwa jajka i trochę sera, więc niby jestem wciąż w moim... jakby wciąż to był deficyt kaloryczny, czyli że nadal powinienem chudnąć, aczkolwiek no po prostu trochę się złamałem i zjadłem dwa razy zamiast jednego, więc jestem trochę z tego niezadowolony, ale z drugiej strony i tak jadłem o wiele mniej niż normalnie bym jadł, jeżeli pomyślę o tym, co się działo przed poniedziałkiem, przed pierwszym dniem vloga, bo wtedy jadłem praktycznie co 10-20 minut i to, co popadnie, więc dwa razy to i tak sukces, ale moim celem jest, żeby jeść tylko raz dziennie. Natomiast na dzisiaj plan dalsze wyklejanie, no i nagranie materiału dla
Annabelle Minerals. Liza w międzyczasie się ogarnia, suszy sobie włosy i zaraz jedzie do domu. Kiedy jesteś następny raz? Za tydzień. Za tydzień, ale w środę? Nie. W czwartek, więc jeżeli przyjmie się nagrywanie vlogów, to będziecie się z nią widzieć jeszcze przez jakiś czas dość często, bo Eliza szuka sobie mieszkania do wynajem w Warszawie i zanim go nie znajdzie, to pewnie będzie zatrzymywać się u mnie, więc będzie stałym gościem. Ale później, żebyście też, mówię wam to teraz, żebyście później nie pytali, czemu Elizy później nie ma na nagraniach aż tak często, to nie dlatego, że się pokłóciliśmy, tylko że mam nadzieję, że udało się znaleźć to mieszkanie. I nie dlatego, że nie chcesz, żeby u mnie się zatrzymywała, tylko dlatego, że chciałbym, żeby mieszkała bliżej. Jeszcze raz, co powiedziałeś? Nic nie mówiłem. Słuchacze nagrane, jak możecie zauważyć, chcę od razu to natychmiast zmontować i wysłać do Marki, żeby wiedzieć, czy mam materiał zaakceptowany i później zabieram się właśnie za wyklejanie. No może jeszcze pootwieram paczki na Instagramie, te, które pokazałem wam wczoraj, że do mnie przyjechały, no to na Instagramie też muszę je pokazać, że właśnie u mnie są. No i tak, i później właśnie jedyne, co mnie dostaje, to klejenie. I szczerze mówiąc, nie mogę się doczekać, bo akurat to jest bardzo takie absorbujące, ale też bardzo relaksujące. Także teraz montaż, a później będę kleić kryształki. I modlę się jeszcze tylko, żeby udało mi się przebrać w taki sposób, żeby nie ubrudzić tej koszulki, bo jest świeżutka, czyściutka, jest w ogóle nowa i nie chciałbym musieć jej wrzucać do prania po 5 minutach noszenia od, wiecie, kupienia. Więc trzymajcie kciuki. Cały dzień mi to zajęło, ale wykleiłem już dość dużo tego Pikachu. Skończyły mi się niestety białe kryształki, więc będzie tutaj trzeba czekać na zamówienie. Żółte też się skończyły, więc nie wypełniłem całości. Jutro zrobię tą pomarańczową część, przynajmniej na tyle, na ile mi kryształków wystarczy. Pewnie będę musiał zamówić też, no coś się zamówiłem, więc pewnie będę musiał zaczekać, aż dojedzie do mnie zamówienie. No ale tak, dzisiejszy dzień nie był jakiś super ciekawy, bo w sumie spędziłem go cały na klejeniu. A teraz idę zmyć twarz i kładę się spać, bo jest 21. Jeszcze wiadomo, wyjdę z psami i później lecę spać, także tak wyglądał mój czwartek. Tak więc mamy piątek, już nawet nie rano w sumie. Swoją drogą, to jest jedna rzecz, którą muszę wam powiedzieć. Podejrzewam, że część z was może sobie pomyśleć, mój Boże, czy on chodzi przez cały tydzień w tej samej koszulce? Tak. I mnie to nie obchodzi. Tak długo jak nie śmierdzi, tak długo będę ją nosić. I póki nie jest brudna, tak wiecie, fizycznie. Tak długo będę ją nosić. Jestem w domu, nawet dzisiaj nie umyłem głowy. Nic mnie nie interesuje, więc jeżeli wy żyjecie lepiej, jeżeli wy jesteście codziennie czyści, ubrani na świeżo i nawet podomki wasze, wiecie, ubrania domowe są w idealnym stanie, gratulacje. I ja tak nie żyję i w sumie trochę mnie to nie obchodzi. Od samego rana w sumie oczywiście musiałem kleić. Sprawa zatrzymała się mniej więcej w tym momencie tutaj, no i już więcej nie mam kryształków, także tak wygląda całość tego, co mi się udało wykleić. No i w sumie dalej, tak można powiedzieć, odpoczywałem dzisiaj, oglądam na razie sobie YouTube'a, trochę maili podpisywałem, przyjechały dwie paczki, później wam pokażę, co przyjechało. Wojtek teraz zaczął sprzątać, myć okna. Ja stwierdziłem, że może też trochę się podniosę i zacząłem sprzątać jakieś tam kartony i tak dalej, także też się zabieramy za sprzątanie. W trakcie w ogóle, kiedy ja kleiłem te kryształki, Wojtek sobie skleił ten bukiet z Lego, który mu kupiłem, także tutaj stoi, a tutaj swoją drogą odżywione tulipany z eventu środowego. Myślałem, że one nie przeżyją transportu, tego jak jechaliśmy na hulajnogach z Elizą i strasznie je wygniedliśmy, ale ona powiedziała, że wstawi je do zimnej wody i przeżyją i o dziwo żyją. Jeżeli chodzi o paczki, to jedna była z Gosza, a druga była z Vivo. Na razie sobie je tak złożyłem trochę niedbale do kartonów, bo no chcę też nagrać je na stories, dlatego są po prostu przygotowane w jednym miejscu, żeby je zgrabnie przenieść do studia i później właśnie je pokazać na Instagramie. Ach, no i przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz, którą dzisiaj muszę się zająć, a mianowicie muszę dzisiaj robić notatki, dlatego że mamy piątek, w niedzielę są zazwyczaj wiadomości kosmetyczne, co drugą niedzielę, co prawda teraz to akurat właśnie wypada. No i w ogóle zobaczcie,
jakie są takie bliki na ścianach. Ja mam parę takich dyskotykowych rzeczy. Na przykład tutaj na stole stoi taki piesek dyskotykowy, który właśnie aktualnie odbija światło wszędzie w pokoju. Tutaj stoi taki dyskotykowy grzybek, który też trochę tego światła daje. A później, troszkę później, podejrzewam, że światło sięgnie tej kuli. Więc w trakcie tego, jak się słońce za oknem przesuwa, to ono właśnie pada na te wszystkie trzy dyskotykowe rzeczy. No ale to, co chciałem powiedzieć, to to, że w niedzielę są zazwyczaj, co drugą niedzielę, wiadomości kosmetyczne, więc piątki przed tą niedzielą są moim dniem na zrobienie notatek i na zakończenie researchu co do nowych produktów. Także dzisiaj będę siedzieć nad tym, to zazwyczaj zajmuje sporo czasu, no i jutro będę nagrywać. Podejrzewam, że... w sumie nie wiem, myślałem, że może upiekę dwie pieczenie na jednym ogniu, bo jak się golę, to zazwyczaj, w sensie staram się nie golić codziennie, żeby moja twarz nie była super podrażniona, więc myślałem, że może jutro nagram na przykład test Vibo, tego co przejechało dzisiaj, albo jakiś inny test i po tym nagram sobie wiadomości kosmetyczne, ale w sumie nie wiem, chyba tak nie zrobię ostatecznie, bo... te rzeczy mnie bardziej inspirują, chcę zrobić coś takiego bardziej kreatywnego, jeżeli chodzi o makijaż, a w wiadomościach kosmetycznych jednak chcę wyglądać normalnie, bo one pójdą jeszcze przed testem, który bym nagrał w sobotę. On by dopiero szedł, nie wiem, we wtorek albo środę, więc ten make-up byłby taki trochę z dupy, jeżeli wiecie, o co chodzi. Także tak, chyba jutro nagram tylko wiadomości kosmetyczne, no i cała sobota w sumie mini mi na montowaniu, bo to też jest bardzo, bardzo czasochłonne, także... ostatnie trzy dni, w sensie dzisiaj i wczoraj, plus jutro, najciekawsze nie będą. Właściwie niedziela też już raczej nie będzie ciekawa, ale tak czy siak będę coś tam nagrywać. No, taki jest mój plan na dziś. Notatki przygotowane, jest już po 18, prawie 19. Są, no dość spore, jak możecie zobaczyć. Zwłaszcza, że ja nie wypisuję wszystkiego, bo przy wielu rzeczach ja tak z głowy też wiem mniej więcej, co chcę powiedzieć. I no wiecie, o co chodzi. Jakby niektóre rzeczy nie muszę... przeczytać, żeby je ze zdjęcia wywnioskować, także one mogą się wydawać długie, ale ja powiem jeszcze więcej, dlatego te wiadomości kosmetyczne są zawsze takie długie. Słuchajcie, nagrałem te wiadomości kosmetyczne, ale Boże, mam ponad, w ogóle witam Was w sobotę, mam chyba ponad półtorej godziny materiału. Myślałem, że zrobiłem wczoraj dobre notatki, że dzięki temu powiem wszystko szybciutko i że będę miał mało rzeczy do montowania, ale ja nie wiem, tych nowości zawsze jest tak dużo. I teraz wyobrażam siebie siedzącego do końca dnia i montującego ten materiał, bo nic więcej dzisiaj nie dam rady zrobić. I jeszcze podejrzewam, że jutro wstanę około tej 7-8 i będę musiał montować dalej, żeby się wyrobić z tym odcinkiem na niedzielę. A i tak zacząłem dzisiaj dość wcześnie, bo mamy na razie godzinę 14. Także naprawdę nienawidzę montowania tych wiadomości kosmetycznych, bo to zawsze tak dużo zajmuje, ale z drugiej strony... mam ogromną satysfakcję też zrobienia tych odcinków, przede wszystkim dlatego, że wiem, że Wy je lubicie, więc to nic, marudzę sobie trochę, załamuję się teraz trochę, ale wiem, że dam radę, także no dzisiaj znowu w sobotę nie pokażę Wam tak naprawdę niczego ciekawego, bo będę cały czas na dupie w łóżku z iPadem kleić film na jutro, na niedzielę. Mam nadzieję, że oglądaliście, bo... jeżeli dobrze pójdzie, to niedzielę z kolei poświęcę na montowanie tego vloga i wtedy dam go w poniedziałek być może. Także wczoraj, jak nie wiedzieliście, ten odcinek z wiadomościami kosmetycznymi został opublikowany. Mam taką nadzieję przynajmniej. W ogóle dzisiaj robi się już tak ciepło. Dzisiaj jest ponad 20 stopni. To jest pierwszy taki naprawdę wiosenny dzień i przy tej lampie, tej cholernej, super ciepłej lampie jest naprawdę bardzo, bardzo ciepło, więc ja zastanawiam się, żeby w tym roku otwieram okno, bo zawsze do nagrań zamykam, ja lubię nagrywać w pełnej ciemności, można powiedzieć. Zastanawiam się, żeby w tym roku zamówić sobie jakiś klimatyzator, żeby po prostu móc się schładzać w tym studio, bo w innym wypadku ja nie wiem, czy ja w ogóle będę nagrywać cokolwiek. Taki jest mój plan, bo tutaj naprawdę jest bardzo gorąco. Jeszcze ta lampa daje swoje i ja w wakacje, jak jest lato, to śpię z otwartymi oknami, pod wiatrakiem, bo ja nie jestem w stanie wytrzymać. Ja aktualnie na dworzu byłem w samej koszulce, w spodniach piżamowych i w klapkach i już nie mogłem wytrzymać, a jest dopiero 21 stopni. Tak, ja jestem bardzo zimnolubny. Ja całą zimę chodzę mega lekko ubrany,
a później męczę się w lato, bo lato z kolei jest dla mnie dużo za gorące. Także tak, to będzie pewnie zakup, który będę musiał zrealizować, bo w innym wypadku, słuchajcie, ja nie wiem, czemu o tym mówiłem, ale ja w wakacje normalnie musiałem siedzieć na kostkach lodu zawiniętych w ręczniki, żeby móc nagrywać. Inaczej nie dawało rady, ze mnie cieknie pot z czoła. Wyobrażacie sobie, nakładam make-up, nakładam podkład na mokre czoło od potu. Czy to ma sens? Także tak, klimatyzator. No i przez to podejrzewam, że będziecie musieli się pogodzić trochę z hałasami w tle, bo będę musiał otworzyć wtedy okno, żeby wyprowadzić ten klimatyzator, bo jak jestem taki przenośny, wyprowadzić ten klimatyzator poza okno. Trochę pewnie on też sam sobie będzie wydawać dźwięku, ale no, albo będę nagrywać w ten sposób, albo nie wiem, czy będę nagrywać w ogóle, więc mam nadzieję, że trochę tego hałasu będziecie w stanie wytrzymać. No i też, że ten hałas nie będzie za mocny. Ale zobaczymy, jak już przyjedzie, jak już zamówię, bo nie wiem, kiedy się za to zabiorę. Podejrzewam, że niedługo, bo już mi jest gorąco. No ale mniejsza o to. Idę montować. Słuchajcie, no i mamy godzinę 22. Wyszedłem właśnie na spacer z psami. Powiem wam, że od tej godziny 14, jak skończyłem nagrywać, to tak naprawdę cały czas siedzę i montuję. A jest już 22. A dopiero jestem w połowie materiału. Już mam tak tego dość, bo tak naprawdę od tylu godzin siedzę w jednym miejscu, praktycznie bez żadnego ruchu i tylko, wiecie, klepię palcami i coś tam sobie próbuję skleić. No ale tak to już jest, że co druga sobota moja właśnie tak wygląda. Podejrzewam, że teraz już pójdę spać, bo nie chcę sobie zepsuć ostatnio naprawionego zegara biologicznego, więc po prostu pójdę spać i wstanę jutro wcześniej rano i mam nadzieję, że uda mi się wyrobić tak, żebyście wy w trakcie takiego śniadania właśnie mogli już ten odcinek oglądać. Chociaż z drugiej strony teraz jest Wielkanoc i ja wiem, że ja właśnie w trakcie tego vloga w ogóle wam nic nie pokazywałem takiego wielkanocnego, że robię w domu, a to dlatego, że wcale nie robię. Ja nie jestem za bardzo, w ogóle nie jestem religijny w sumie, w ogóle nie wierzę w Boga. A druga kwestia jest taka, że też nie mam za bardzo dużej rodziny, która by mnie zmuszała do tego, żeby mimo to, że nie wierzę w Boga, się stawiał do nich i z nimi te święta wielkanocne spędzał. Także tak naprawdę nie spędzam świąt wielkanocnych w żaden szczególny sposób. To jest dla mnie jak każdy inny dzień, więc tak, dlatego też nie było żadnego kontentu wielkanocnego. No, pochodzę trochę z psami. Przewietrzę się, bo jest mi to bardzo potrzebne aktualnie. Po tylu godzinach takiego zapierdziałego siedzenia w miejscu i idę spać. Także wam też życzę dobranoc i widzimy się jeszcze na moment w niedzielę, która też nie będzie za bardzo interesująca, bo też ją poświęcę na montowanie, jak nie tych wiadomości kosmetycznych, to czego? To tego vloga, żeby w poniedziałek było co oglądać. Także no taka sytuacja. Dobranoc. To jeszcze nie dobranoc. Dzisiaj wyszło mocne słońce. Było ponad 20 stopni, więc było bardzo ciepło. I wczoraj to drzewo, które zaraz wam pokażę, było jeszcze dosłownie pączkami. A dzisiaj jest całe białe. Wygląda absolutnie przepięknie. I w ogóle cała okolica w niedalekiej odległości od tego drzewa przepięknie pachnie. Ja mam zatkany nos, a nawet to czuję. Chociaż w trakcie, jak mówiłem, że cała okolica przepięknie pachnie, zobaczyłem, jak mój pies robi kupę. Dobra, teraz to już dobranoc. Co nie, jeszcze nie koniec, bo w sumie tak sobie pomyślałem, że trochę pogadam, bo dzisiaj naprawdę tak się zasiedziałem, jak jakiś stary dziad przed tym iPadem do montowania, że po prostu potrzebuję trochę pogadać więcej. Dzisiaj jest sobota, mój 6. dzień diety. Na razie idzie dobrze i niedobrze, w tym sensie, że na pewno dobrze się trzymam, nie podjadam. Nie jem niczego, co by nie było w diecie ketogenicznej. Więc nie jadłem żadnych słodkich rzeczy, nie piłem żadnych energetyków. Także część mojego postanowienia się udała. To, co mi się nie udało, tak jak wam powiedziałem dość szybko, to przejście na OMAD, czyli że jedzenie jednego posiłka w ciągu dnia. No, na razie jest to dla mnie trochę trudne, ale postaram się na to przestawić.
Natomiast no powiem wam, że miewałem wieczorem takie zjazdy i podejrzewam, że to jeszcze się nie skończyło, bo to dopiero szósty dzień. Takie zjazdy, gdzie naprawdę miałem ochotę, boże, drożdżówkę. Już mój mózg mi tak mówił, dobra, zamów KFC. Albo wiecie, o co chodzi. Jakby obudził się we mnie taki sabotażysta, który nie chce trochę odpuścić tych wygodnych i smacznych rzeczy, prostych rzeczy, które przynoszą taką szybką satysfakcję. Ale z drugiej strony później cały czas jestem zły na siebie, że tak się, wiecie, pracuję nad czymś przez tydzień, dwa, trzy tygodnie, czasami miesiąc i później się łamie. A ja wiem, że ja potrafię też nad tego typu rzeczami pracować dość długo, bo miałem takie okresy, gdzie na diecie byłem przez pół roku, pół roku chyba to było najdłużej. No i to było super i w ogóle nie wiem, po co ja z tej diety schodziłem, bo za każdym razem jak z niej schodzę, to totalnie puszczają mi wszystkie hamulce i jem dosłownie wszystko jak leci co 5 minut. I mam nadzieję, że się wreszcie nauczę, że w sensie za którymś razem się nauczę, żeby nie łamać tej diety, bo później powrót na nią jest mega trudny, a odzyskanie wszystkich straconych kilogramów i jakby zmarnowanie całej mojej pracy jest bardzo proste. A dla mnie jeszcze trudniejsza jest ta sprawa, że dla mnie jakby mam wrażenie, że chudnięcie jest proste. Dzięki tej diecie ketogenicznej, dzięki temu OMAD-owi i jak jeszcze wtedy, kiedy tak szybko schudłem w bardzo dużą ilość, dołożyłem do tego ćwiczenia. To nie były jakieś super wymagające ćwiczenia, ale co prawda ćwiczyłem praktycznie codziennie. To ja w przeciągu 3 miesięcy naprawdę miałem ogromną zmianę. Ogromną. Więc w mojej głowie chudnięcie w teorii jest proste i wiem, że ja umiem to zrobić, bo już to robiłem kilkukrotnie. I dlatego też nie mam nad sobą, wiecie, takiego poczucia bata, że jak nie schudnę teraz, to już nie schudnę nigdy, bo wiem, że umiem. Dlatego mnie to tak nie przyciska za bardzo, tak jakbym chciał, tak jakby to mogło. I brakuje mi tej takiej prawdziwej motywacji, po co ja tak naprawdę mam schudnąć. No, dla zdrowia to jedno, bo w sumie jem bardzo niezdrowo. Teraz jem zdrowo od 6 dni, ale no, jak nie jem zdrowo, to jem bardzo niezdrowo. No i też warto byłoby się zacząć ruszać, też dla zdrowia, dla samego no widzicie, takie zdrowie jest mało motywujące, a sam wygląd, kurczę, też nie bardzo, więc ja nie wiem właściwie po co ja chcę schudnąć, ale też z drugiej strony chcę wyglądać dobrze, to jakby to też jest dla mnie ważne, nawet bardzo ważne, więc Blue, chodź tutaj. Więc w sumie z jednej strony mówię, że to nie jest ważne, a z drugiej strony mówię, że to jest bardzo ważne. Ale to, co chciałem powiedzieć jeszcze, że wiem, to, że wydaje mi się, że już te 6 dni trochę mi jakby skurczyła się twarz. W sensie, jak jem bardzo dużo słodkiego, gluten, te sprawy, to jestem lekko spuchnięty, tak cały czas. I mam wrażenie, że za ostatnie kilka dni moja twarz, wiadomo, nie schudłem jeszcze, żeby moja twarz mogła pokazać to, że schudłem poprzez zrzucenie kilogramów. Wiecie, o co chodzi. Jakby nie schudłem, więc ja nie jestem chudszy na twarzy, ale moim zdaniem twarz troszkę się tak delikatnie bardzo, nie wiem, czy jesteście w stanie to zauważyć, ja tak, mam wrażenie, że właśnie troszkę się tak skurczyła. że ta opuchlizna ze mnie delikatnie zeszła. No, będę musiał się pomęczyć jeszcze tak z dobre, no minimum tydzień w ogóle, żeby wyjść w stan tej ketozy. Ja w ogóle, jeżeli wy nie wiecie, czym jest keto i czym jest stan ketozy, to ja pewnie mówię do was o jakiejś czarnej magii, ale mniej więcej około 2 tygodni zajmuje organizmowi wyzbycie się całych węglowodanów z organizmu i przejście do stanu ketozy. No a później to chudnięcie powinno jeszcze jakby przyspieszyć trochę, jak się zacznie ketoza, bo ciała ketonowe spożywają, w sensie wykorzystują jako energię tłuszcz, zamiast glukoza węglowodany. Jakoś tak. Może to mylę. Mniejsza o to. W każdym razie szybciej się chudnie, jak się jest w ketozie, niż jak się w tej ketozie nie jest. Teraz dobranoc. Tak jak zapowiedziałem, tak w sumie i zrobiłem. W tym sensie, że dzisiaj siedziałem tak naprawdę przez cały dzień praktycznie i tylko montowałem. Udało mi się zmontować odcinek, żeby Wiadomości Kosmetyczne wyszły na około 12, po czym zrobiłem sobie taki dłuższy spacer z psami, dlatego że
w piątek wyszła nowa płyta Beyoncé. Cowboy Carter, chyba tak to się nazywa. Czy nieważne, taki bardziej country, można powiedzieć. I od piątku nie miałem czasu, żeby się właśnie zabrać za słuchanie, więc stwierdziłem, a chciałem się skupić na tym, bo chciałem tą płytę przesłuchać, tak wiecie, dobrze, więc wybrałem się na taki bardzo długi spacer do lasu z psami, żeby właśnie w trakcie przesłuchać całą tą płytę i zaskakująco podoba mi się, w sensie na przykład poprzednią płytę Renaissance uwielbiam, ale za pierwszym razem, kiedy ją przesłuchałem, miałem takie i dopiero wtedy, kiedy zaczęły pojawiać się urywki jakby tego, jak ona występuje na koncercie do tych piosenek, dopiero wtedy zacząłem się wczuwać i się zakochałem totalnie w płycie. Natomiast tutaj, za pierwszym razem jak słuchałem, to miałem tak, to jest dobre. Nie wszystko było, wiecie, super, ale po prostu przy wielu piosenkach miałem takie, tak, to jest fajne. Więc to później mnie to jakoś natknęło do zrobienia 4 prań w międzyczasie montowania. No i właśnie zmontowałem też tego vloga, który oglądacie w poniedziałek. Udało mi się. Gratulacje. Nie wiem, czy on nie jest trochę za nudny. A specjalnie też, bo ja widziałem dzisiaj montując, że tam jest już ponad godzinę, więc ja specjalnie dlatego nie nagrywałem dzisiaj żadnych nawet przebitek w trakcie montowania, żeby tam wstawiać pod muzyczkę, bo po prostu wiedziałem, że to jest i tak bardzo długie, że nawet ta końcówka jest aktualnie niepotrzebna. Jakby tam jest masa materiału, który nawet nie jestem pewien, czy jest ciekawy, ale dajcie mi znać, wszystko zależy od was. W każdym razie tak wyglądał mój tydzień, jak widzicie, w sumie nie mam jakiegoś ekscytującego życia. Moje życie wygląda praktycznie tak cały czas. Od ostatniego roku ja siedzę w domu praktycznie cały czas i tylko nagrywam i montuję. Czasami wychodzę na eventy i nuda. Ja już nawet przestałem jakby malować klientki, praktycznie w ogóle się nie reklamuję w tej kwestii, nie. Ewentualnie, jak ktoś mnie jeszcze tam pamięta i się odezwie, to wtedy wiecie, biorę. Ale ogólnie już nawet jakby praca z klientem takim indywidualnym, innym niż pod nagrania, gdzieś tam powoli zanikała wcześniej i już teraz praktycznie nie istnieje. Więc boję się, że moje następne vlogi, jeżeli wam się spodoba i będziecie chcieli, żebym nagrywał, będą bardzo powtarzalne. Ale może nauczę się nagrywać te vlogi w bardziej kreatywny sposób. Oczywiście wycinając te rzeczy, które będą się powtarzać i te rzeczy, które będą niepotrzebne. I może wam się to będzie podobać. Jak nie, no to będę widział. Jak nikt tego nie będzie oglądać, to będę widział. Chociaż temu pierwszemu pewnie zaszkodzi to, że jest tak bardzo długi, więc raczej powinienem nagrać jeszcze przynajmniej jeden, który będzie krótszy. I wtedy dopiero się zastanawiać, czy to się ludziom podoba, czy nie. Bo podejrzewam, że długość tego vloga może was odstraszyć. Ale ekscytuję się też na jutro, bo no dzisiaj jest 7 dzień diety, więc jutro jest ważenie. A wyważenie zobaczycie, czy po tej diecie schudłem, czy nie. Wyważenie zobaczycie dopiero w następnym tygodniu, więc czy czekacie? Dajcie znać. Ja sobie policzyłem, że jeżeli bym tracił kilogram na tydzień, no to bym dotarł do założonej wagi w przeciągu 12 tygodni, a to jest 3 miesiące. Także to jest bardzo mało. No nie wiem. Dobra, to był mój vlog. Tak wyglądał mój tydzień. Życzę wam udanego własnego waszego tygodnia, bo mamy poniedziałek. Dzisiaj dzień wolny chyba w ogóle jest. Ja idę spać. Znaczy idę jeszcze z psami, a później idę spać. Bo jest prawie 22.